Witam wszystkich zgromadzonych na kolejnym spotkaniu Ruchu Patriotycznego. Dzisiejszym gościem będzie pan Jerzy Zalewski, reżyser, scenarzysta. Pan Jerzy Zalewski jest autorem filmów dokumentalnych, historycznych, częściowo można nazwać politycznych, o aferze FOS, między innymi to kolejne tytuły: Oszołom, Tata Kazika, Herbert, Obywatel Poeta. Pan Jerzy jest też autorem programu autorskiego emitowanego w telewizji Puls i telewizji TVP Info pod tytułem Pod prąd. Taki sam tytuł jak dzisiejsze spotkanie. Ten program jest obecnie zawieszony. Na razie nie możemy go nigdzie ujrzeć w żadnej telewizji, ale miejmy nadzieję, że kiedyś będzie wznowiony, może telewizja Republika. Film, który teraz pan Jerzy kręci, Historia Roya, czyli Z ziemi lepiej słychać, mówi o bohaterze podziemia antykomunistycznego, Mieczysławowi Dziemierzkiewiczowi. Był to żołnierz NSZ-u, NZW. Działał w latach 1944-1951. Opowiada ten film o całym podziemiu antykomunistycznym z naciskiem na właśnie Roya, Mieczysława Dziemierzkiewicza. I na ten temat myślę, że też pan Jerzy coś opowie. Oddaję głos panu Jerzemu. Dziękuję bardzo. Ja tylko nie wiem, czy ten mikrofon dobrze działa, bo fatalnie słyszałem pana kolegę. Czy tak samo źle jest ze mną teraz, tak? Dalej, tutaj, tak? Tu lepiej teraz? No tak myślałem, że to jest to, nie? To chodzi. Dobra, czy jestem słyszalny w miarę, tak? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tu dzisiaj jestem w charakterze takim dla mnie na razie wyjątkowym, jakby pisarza, tak? No ja, to jest, szczerze mówiąc, pierwsza moja książka, jaką w życiu popełniłem. Ona też nie jest taka całkiem książka pisana, bo to jest książka, nazwę to literaturą mówioną, po prostu jest to zapis moich programów z lat 2004-2008. Programów, które trochę były cudem, nawet wtedy, znaczy takiego programu chyba po prostu się w tym czasie nie było. Ja miałem wolną rękę w tym Pulsie, potem także w Info i mogłem tam rozmawiać z kim chciałem, o czym chciałem. Nikt się w tym właściwie prawie nie włączał. Tytuł książki, o której za chwilę wspomnę, to jest Przewodnik po czwartej Rzeczpospolitej. No dlatego po prostu, że coś takiego jednak, co nie było sformalizowane, ale jednak istniało. No, istniało w jakichś nadziejach, w odwadze ludzi, w takim reakcji na ten pierwszy szok po okrągłym stole, trwający za długo, bo pewnie ponad 10 lat. I był taki moment, kiedy się jakby ludzie ponownie zbierali do jakiegoś zaufania państwu, w którym żyją, a czynili to przez jakby własną odwagę cywilną, przez opowiadanie własnych dziejów, zamilczanych kompletnie do tego momentu, przez pamięć po prostu, no, przez pamięć, przez próbę zrozumienia, co się wydarzyło i za komunizmu, i po okrągłym stole. No i ci ludzie, których nie było wcześniej w żadnych mediach, oni u mnie występowali, opowiadali po prostu swoje życie, swoje boje, swoje walki. I to się składało na taką mapę właśnie czwartej RP, czyli czwartej RP, takiej Atlantydzie, która była nadzieją, no, po prostu. Dla mnie tak mi się wydaje, że ta czwarta RP, która nigdy nie była instytucją, skończyła się wraz z zamachem smoleńskim i tyle. I potem nastąpiła Polska Smoleńska, o której pewnie należy napisać inną książkę, czy rozmawiać inaczej, albo z kim innym. Polska się po prostu zmieniła. No tak, to trwało jakąś dłuższą ilość czasu, kiedy skończyłem te programy i wymyśliłem, że napiszę taką książkę, czy taką książkę stworzę. Po części wynikało to z tego, że od razu właściwie po zakończeniu tych prądów tak się stało, że mogłem wejść w tę produkcję tego Roya. To też jest oczywiście efekt istnienia jednak czwartej RP. Gdyby nie ona, bym takiego filmu w ogóle nie miał szans nakręcić. Zresztą ona trwała za krótko, w związku z tym go nie skończyłem. Bo tak przecież to można spokojnie jakby sformułować. A ponieważ od 3 lat żyję w takim trochę stanie zawieszenia, czy takiego aresztu domowego, powiedzmy, jak to zwał, tak go zwał. W każdym razie jestem w takim
takiej mgle, w której nie bardzo wiadomo gdzie i co robić. Znaczy, walczę o film, to jest taka gra na przetrwanie. Znaczy, przeciwnicy filmu czekają, kiedy padnę finansowo tak naprawdę i to chyba jest jedyny ich cel. Jakoś na razie jeszcze funkcjonuje, a ponieważ miałem w związku z tym więcej czasu, to pomyślałem, że można by ten zapis z tamtych programów jakby przenieść do książki, do innego bytu, do bytu. Wiem, że bardzo to jest ryzykowne, bo to przecież ludzie teraz prawie nie czytają i to jest bardzo trudne. Co? Że coś źle znowu? Tutaj teraz? I to jest dobrze teraz, tak? A, właśnie. To jest. Dobra, przepraszam za trudnienie. Dobra, tak, czekaj, tak, muszę oprę. I tak, i jest dobrze teraz, tak? Super. No więc wracam do tego ryzyka, bo ta książka to jest inny trochę jakby obiekt, prawda? Ale pomyślałem, że właśnie to może jest ważne, żeby... Bo w ogóle mi grozi to, że nie będę robił filmów, tylko może bym się będzie pisał książki. I pomyślałem, no bo to jest tańsze przynajmniej w produkcji. I nikt mnie nie może nie zakazać, bo przynapiszę już. No gorzej potem co dalej, ale to już jest jakby inny problem. W każdym razie taki byt książkowy zanikający wydaje mi się jakoś bardzo ważny, żeby czytać może, a nie oglądać, bo się, to oglądanie też jest takim pewnym wypaczeniem sensów, pojęć. No. Więc powstała ta książka. Powstała ta książka także z takiego powodu, który był obecny we mnie wtedy, kiedy powstawał ten program. To znaczy tak naprawdę głównym powodem powstania programu i książki teraz, w dwóch różnych rzeczywistościach przecież, i ten powód jest ten sam. To jest jakby niezgoda na wykluczenia różnych ludzi z tego, z całości tej naszej głównej takiej przestrzeni społeczno-medialnej. Tak? Znaczy wszyscy ci ludzie spod prądu to byli ludzie wykluczeni. Tak? Najczęściej po prostu. Gdzieś w pewnym momencie odepchnięci, zmarginalizowani. Ludzie bardzo ważni, mieli bardzo wiele do powiedzenia tego, co się naprawdę stało i może dlatego byli marginalizowani. Pierwsze spotkanie w ogóle, w pierwszym tomie, bo to tych tomów będą trzy, mam nadzieję, to jest pierwszy. Układ książki jest taki sam jak układ programów, które sobie podaję tam daty, kiedy rozmawiałem z kolejnymi rozmówcami. Pierwsi byli Joanna i Andrzej Gwiazdowie. No i się okazało, że oni w ogóle w telewizji żadnej nie byli przez 25 lat w ogóle żadnej. To, co przyznaję, mnie zupełnie szokowało. Ale już potem powiedziała mi to samo pani Ania Walentynowicz, to już byłem, już tego szoku nie przeżyłem. Zrozumiałem, że po prostu nikt z dziennikarzy przez te lata w ogóle nie się nimi nie interesował. Tak? Znaczy się pogodzili się wszyscy, także moi koledzy będący dziennikarzami, z tym, że ich nie ma, że są nieobecni. Ja pamiętam taki mój kolega w mojej produkcji, z mojej inspiracji zrobił film pod tym podwójne dno o Annie Walentynowicz w 1994 roku. Ten film się nigdy nie pokazał w żadnej telewizji, nigdzie. Na kolaudacji oświadczono, że to jest donos polityczny, taka nowa forma dokumentalna, bo pani Ania tam pomówiła to, co myślałem się po prostu. Tak? To było nie do przyjęcia przez ludzi, którzy byli wtedy w telewizji, a to byli ludzie z Solidarności przecież. To nie było tak, żeby sami komuniści. Oczywiście tam pod spodem zawsze rządziła komuna, do dzisiaj tak się dzieje. Ale wtedy redaktorami takimi, co tam mieli coś do powiedzenia, byli ludzie Solidarności. No więc pani Ania nie miała prawa tego powiedzieć, a publicznie aż do momentu, kiedy wystąpiła w moim podprądzie. Znaczy to jest jakby rzeczywiście, no jestem z tego dumny po prostu, no, że to tak było, że to dlatego dla mnie też było ważne. Kolejnym takim powodem, że powstał ten program i powstała ta książka, to może jakby mniej, ale to było to, że ja się zorientowałem, no po pierwsze nie też szczerze mówiąc, znowu byłem po obywatelu poecie i znowu byłem takim w tym areszcie trochę domowym, bo nic nie mogłem zrobić kompletnie po filmie o Herbercie. Także to nie jest pierwsza moja przygoda z rojem, że nie mam nic do zrobienia. No. I w związku z tym miałem trochę czasu i to byłem w stanie wymyślić, zrobić. A podbój taki, że po prostu pomyślałem sobie, że jest tak skandaliczny poziom dziennikarstwa, taki plastikowy, taki przegadany, taki przemądrzony. Nikt nikogo nie słucha, nikt nie jest ciekawy człowieka w tych rozmówcach. To w ogóle nie jest ważne, jest jakaś teza, do której trzeba zmierzać. I pomyślałem, że ja w ogóle nie dziennikarz, facet z marną dykcją i w ogóle nie znoszę siebie specjalnie pokazywać, że tak powiem, nie lubię występować, szczerze mówiąc. Pomyślałem, przemognę się jakoś i spróbuję rozmawiać normalnie z ludźmi, no po prostu. O nich, a nie o tym, co ja mam do powiedzenia. To pomyślałem, że to jest istotna szkoła. Po prostu używania mediów, tak, przez ludzi. No i tak, i z tego powodu się jakby to powstało.
Tamte wykluczenia miały miejsce oczywiście w tamtych latach. Miało się nadzieję, że może one się skończą, że za każdym kolejną osobą, która się pojawiała w moim programie, była taka nadzieja, że jednak rozszerzamy tą przestrzeń, prawda? Medialną do Smoleńska. Po Smoleńsku myślę, że ta przestrzeń została zamordowana i powstały dwa wrogie plemiona. Już to polscy patrioci już nie mieli nadziei, że będą mogli realizować się w państwie, które jest takie, jakie jest, ale można je zmienić. Polscy patrioci, jak myślę, pomyśleli, że po prostu państwo nie jest ich. I obecnie chyba się zachowują jak ludzie w państwie podbitym po prostu. Znaczy, że to są takie właśnie nadmiar, ogromna ilość, wspaniale różnych inicjatyw, powstają stowarzyszenia, towarzystwa, festiwale. Wszystko to jakby działa w ten sposób, że jest taki głęboki brak zaufania do państwa, które nie jest nasze, że budujemy sami. Wtedy, w czwartej RP, której nie było, to jeszcze było ciągle możliwe, że te państwo po prostu przejmiemy i je odbijemy. Teraz myślę, że takiej sytuacji nie ma po prostu. Ale zrozumiałem w tej Polsce posmoleńskiej, że zostaje ten sam mechanizm po prostu, jakby wykluczania. To znaczy jest taka sytuacja, w której będziemy rozpisywali plebiscyty, na jakim ma ten Polak być, ten co będzie w tej wolnej Polsce, ten co może niedługo przejmie władzę. Dyskusja, czy twarzą Polski powinien być na przykład Michalkiewicz czy Cęckiewicz, jakoś ktoś ich tam umiejętnie rozróżnił, no jest groźna, mi się po prostu wydaje groźna. I pomyślałem, że przypomnienie tych postaci, jakby to jest taki mój protest tylko wykluczeniu. Ludzi, którzy za chwilę będą masowo wykluczani znowu w imię słusznej jednej, jedynej racji, czyli przejęcia władzy. Rzeczą następną i może bardzo istotną jest to, że i program, a może książka jakby bardziej, jest jakby w tej sprawie obrony autorytetu jakby. Znaczy chciałbym, co jest niezbędne, nie rozwijają się społeczeństwa bez posiadania autorytetu. Ja mam wrażenie, że ci ludzie, o których tam przedstawiłem w tych programach, ich życiorysy, teraz są w tej książce, to są ludzie, którym można zaufać, znaczy ludzie, którym można się jakoś bazować i młodzi ludzie, którzy w tej chwili wstępują już w tej Polsce podzielonego plemienia, tak, to tym bardziej potrzebują tych autorytetów. Mam wrażenie, że to jest chyba główny cel w tej chwili z mojej strony promocji tej książki. No to tyle jakby na razie. Jakbyście Państwo mieli jakieś pytania, to ja bym chętnie potem w ramach rozmowy opowiedział, jeszcze Was interesujące. Czy macie jakieś pytania, czy ktoś tu będzie nie pytał o coś? Tak. Powiedział Pan przed chwilą o braku autorytetów i to strzelił mnie Pan po prostu centralnie, to jest plasowana dwunastka, bo uważam, że to jest największy problem współczesnej Polski, bo po prostu nie mamy autorytetu, my po prostu nie mamy państwa. A chciałem się podzielić taką myślą, mianowicie przeszło przez moje ręce trochę młodzieży, bardzo fajnej, różnej młodzieży. I ta młodzież pokończyła studia, to są ludzie wykształceni, znający języki. I oni wyjechali z Polski. Oni mnie czasem odwiedzają i ja... A ja tak marzyłem o takim syndromie, jak to zrobił Cegielski, który wyjechał, czegoś tam się nauczył, przyjechał, coś tu zrobił, stworzył, prawda? I oni, jak się z nimi spotykam, oni mówią mi prostą rzecz, mówią: Jędrek, słuchaj, no do czego my tu mamy wracać? No? A to są młodzi, wykształceni, fajni ludzie. Oni się już po prostu poddali. Oni, znaczy poddali się, jeśli chodzi o Polskę. I to jest straszne. Dla mnie to jest po prostu największa krzywda, jaką tym ludziom wyrządzono, bo ciągle emigrowaliśmy za chlebem, Polacy emigrowali za chlebem, prawda? Ale wracali. Większość z nich przecież wracała. A teraz ludzie wyjeżdżają i nie chcą wracać. I brak autorytetów to jest, uważam, że to jest największy problem i największa krzywda, jaką Solidarność wyrządziła po prostu ci ludzie, którzy się załapali.
wyrządzili temu krajowi. To jest moje zdanie. No ja się w pełni zgadzam. I tak sobie myślę, że no właśnie chyba o tym próbowałem powiedzieć. Znaczy wykluczenie pani Ani, wykluczenie Joanny i Andrzeja z takiej świadomości społecznej, to właśnie spowodowało, znaczy ta solidarność, tak zwana druga solidarność, no stała się rzeczywiście takim no po prostu oszustwem. I teraz co do stanu umysłów tych młodych ludzi, to są dwie takie przestrzenie się nakładające. Z jednej strony lata 90., których nie można było odwojować jednak tej wstępnej radości z odzyskanego śmietnika, ale bez autorytetów, bez jakby schowanych autorytetów, z solidarnością, która wyglądała jak solidaruchy, które doszły do władzy. I ta atmosfera braku szacunku dla państwa, dla narodu, w piłkę przegrywamy, mamy kiepskie buty. Właściwie nic nam się nie udaje. Żadnego mitu Zaworszczyńskiego. Właściwie najlepszą metodą na odreagowanie komuny był śmiech z samego siebie. Tak to proponowano medialnie. I na dobrą sprawę, to jest jedna przestrzeń. Jest taka przestrzeń, poziom ideologiczna, prawda? Że brak zaufania, brak dumy. No brak dumy, ja o projekt o żołnierzach wyklętych, jak się próbowałem bić w latach 90., to w ogóle po prostu ściana. Ci żołnierze wyklęci są tyle istotni, że to jest w ogóle brakujący, tak twierdzę, ileś kręgów z naszego kręgosłupa, czyli bez kręgów kilku, to kręgosłup w ogóle nie działa, znaczy nie ma takiej możliwości. Nie mamy tego kręgosłupa. No. I czy młodzi ludzie widzą nasze porażki? Przecież widzą mojego pokolenia na przykład, no, kompletnie przegrana. Walka o Polskę, tak? Kompletnie, myślę. I nie lubią tej Polski. Znaczy po prostu nie lubią tych przegranych facetów też. Ja się wcale im nie dziwię, tak szczerze mówiąc. Wcale się w ogóle nie wybrzydzam na to. Bo gdyby mieli tą dumę i sobie wyjechali za chlebem, to by wyjechali w imię tego chleba tutaj po prostu. Prawda? Tego chleba tu. No ale tak się nie stało i wyjechali jak tacy, jeszcze nie Europejczycy, a już kosmopolici, znaczy jak tacy uciekinierzy z własnego miejsca na świecie. No my, to moje przegrane pokolenie, nie uciekało tak. No. Myśmy uciekali, znaczy nie uciekaliśmy, bo musieli przeżyć. Ja bym nie wyjechał nigdy zresztą, no, nawet tak z głodu, ale to jest kwestia właśnie pewnej dumy chyba, którą nie udało się ich przekazać młodszym pokoleniu. A teraz co do stanu mniej metaforycznego, mniej ideologicznego, a stanu państwa, to ci młodzi ludzie mają absolutną rację. Tu się nic nie da zrobić. To jest po prostu brak państwa, który się jest przewlekłym stanem, który się nasila. Jest kompletnie ogłupiałymi mediami. Znaczy i w związku z tymi ludźmi, którzy wysłuchują jakichś bredni, tematy zastępcze, które są obowiązujące, rzeczy, które są nieistotne, są jakieś nagle super ważne. Cała ta, myślę, historia III RP z tym elementem czwartej była taką, nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale takie jakby odkrywania kolejnej zasłony, czy inaczej, kolejne zasłony przykrywały rzeczywistość. Znaczy, że nie udało się długo pojechać z narodem, z Unią Wolności, to się z tego zrobiło no PC. No PC było moje, znaczy nie PC, tylko rządy Jana Olszewskiego. Myślę, że to w ogóle był jedyny rząd, który miał szansę być tożsamy po prostu z tym, co miał do zrobienia, a upadek tego rządu w moim mniemaniu był końcem naszych nadziei. Tak sobie myślę. Wtedy też tak myślałem, a teraz myślę, że na pewno. No ale potem się przychodzą bardzo szybko niespodziewanie po jeszcze jakimś flircie unijno-wolnościowym pani Suchockiej, który oddają władzę Czerwonemu i się właśnie koło się zamknęło. Tak? I co się dzieje dalej? Czerwony długo nie pojedzie na entuzjazm narodu, bo jest po prostu czerwony. Tak? Polska jest podzielona przez jakby branie udziału w komunizmie. No, jedni brali tak, drudzy brali inaczej. Jedni dupę, drudzy po prostu brali pieniądze. Albo lepiej żyli. Bardzo trudno to przecież, tak, bez hierarchii wartości, bez kary, bardzo trudno to przecież przeformułować, jest to prawie niemożliwe. No to potem następują następne twory, żeby utrzymać państwo, które rzeczywiście no, jest jakby jakimś polem niczyim coraz bardziej, a coraz silniej się czuje wpływy innych państw, innych, innych kultur. No to jest AWS. Na radości takiej jeszcze jakiejś resentymencie solidarnościowym
Absurdalna zupełnie polityka, absurdalni ludzie, kompromitacja. I teraz co się dzieje dalej? No teraz natychmiast komuś to trzeba przekazać. No to wtedy się okazuje, że myślę, że to jest absolutnie zaplanowane, że szansą jedyną jest jednak ten nieszczęsny Kaczyński, bo on przynajmniej nie skrzywdzi, jest rozpoznawalny. W związku z tym przekazuje się władzę przez Lecha Kaczyńskiego, który jest ministrem Janusikiem takim, ministrem z sukcesami, powiedzmy, medialnymi. Na tej bazie buduje się ugrupowanie, które no nie jest groźne tak szalenie, tak? Ale mimo nawet, że ono jest tak niegroźne, to nawet ono tą władzę musi oddać. Znaczy, może tak to było zaplanowane, bo nie sądzę, żeby władzę można było oddawać więcej niż raz. To chyba mi się wydaje niemożliwe. W każdym razie czuliśmy przykrywani takimi mitologiami. Teraz też pewnie może być, że wygramy. Mówię wygramy, bo oczywiście jestem wyborcą PiSu, to jest oczywiste. Ale pewnie wygramy i co my zrobimy? Znaczy, kiedy nas przegonią, kiedy się skompromitujemy we własnych oczach, kiedy nie odróżnimy tej władzy od tej, co jest w tej chwili. No i tych pytań jest bardzo dużo i tak sobie myślę, że ja rozumiem ocenę tych młodych ludzi po prostu. Ciągle oglądają jakieś żenujące porażki. I im wstyd. I ten wstyd nie jest kreatywną specjalnie jakąś myślą, prawda? No ale teraz tak, ta czwarta RP przez chwilę była, tak? Ja jestem w jakimś sensie jej beneficjentem. Bo na przykład powstał program Pod Prąd, nie powstałby w życiu na pewno, gdyby jej nie było. Bo na przykład zrobiłem ten film, Historia Roja. No i teraz tak, jeżdżę z tym filmem, ponieważ mam 3 lata jakby walki o ten film i no takie zawieszenia, to jeżdżę z tym filmem, no i oglądam, oni oglądają film, ja oglądam ludzi. No i to są niezwykłe rzeczy, słuchajcie. Ta Polska, ci młodzi ludzie przychodzący na ten film, którzy nie wiem, albo się w ogóle nie odzywają, bo tacy są jakoś tam porażeni tą opowieścią, albo się nagle ze mną zaczynają tam rozmawiać jakoś. Często nieudolnie, często tak z zawstydzeniem, ale że nie wiedzą, tak, nic nie wie, bo nic nie wiedzą. Tak? No to pytają i ten film jakby wnosi taką tą mitologię niezbędną, tą dumę. No. Ja widzę, jak się z kibiców półbandziorów stają obywatele po prostu, pełni. Oczywiście obywatel. Znaczy być obywatelem to bez pamięci, bez własnej dumy i kultury i historii jest niemożliwe. I pewnie ta władza tego najbardziej nienawidzi, że z określonych, wypchniętych na margines bandytów nagle stają się po prostu ludzie, stają przed nimi ludzie obywatele. I to jest ten margines optymizmu u mnie niewielki, który posiada. To znaczy uważam, że tych młodych ludzi jeszcze przeczołgają przez najbliższe lata strasznie, będą antysemitami, faszystami, bandytami, ale w nich jest moim zdaniem ta nadzieja, ta siła, która może przyjść. I to dopiero ta grupa może założyć formację, moim zdaniem niezbędną dla Polski w tej chwili, formację antyeuropejską. Po prostu taką formację, która nie używa wielkich pieniędzy swoich parlamentarzystów europejskich, w takim razie to mówi nie Europie po prostu. I to jest bardzo trudne, bo wszyscy myślimy, mamy tyle głowy, no tak, Białoruś, no tak, Ruscy, zostaniemy sami. No właśnie tym nas cały czas kopali te 20 lat. To jest dokładnie to, czym nas właśnie zamknęli nam usta po prostu, tak szczerze mówiąc. No to ta Europa jest nadzieja, że się sama rozsypie, ale ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, co mamy zrobić, kiedy już jej nie będzie. A nawet gdy to miało trwać długo, to nie widzę powodu, żeby... Ja nie wiem, czy się uda wyjść z Europy w taki prosty sposób. Ja bym chciał, żeby była formacja, która żąda tego. To się staje zupełnie inna mapa polityczna, myślę. I ponieważ tak jest, że ona była bardzo groźna ta formacja, to myślę sobie, że bardzo długo do niej nie dojdzie. Znaczy będzie to się działo tak, żeby jej nigdy nie było. W ogóle mówimy o rzeczach niemożliwych pewnie. Znaczy w ogóle warto robić niemożliwe. Prawdopodobnie Polska jest czymś niemożliwym. Mi się wydaje, że po prostu niemożliwym bytem tak naprawdę. I może dlatego, skoro jest niemożliwe, warto się o nią bić. No. Ale jak powiedział ktoś mądry, że twierdzą naukowcy, że czegoś się nie da po prostu zrobić, a przychodzi ktoś z boku, kto tego nie wie i to po prostu robi, więc ja myślę, że tak się stanie. No. Mam taką nadzieję. Zapraszam do zadawania pytań.
Dzień dobry, Artur Myszko, Kongres Nowej Prawicy się kłania. Pan powiedział tutaj, że nie ma takiej formacji, która byłaby antyeuropejska, a ja chcę przypomnieć, że środowiska dawnego UPR-u i Kongres Nowej Prawicy od zawsze są antyunijne. I no jest taka formacja, tak? Więc Ruch Narodowy tutaj mógłby jedynie pomóc, jeżeli by się faktycznie sformalizował, żeby po prostu obalić tą obecny stan rzeczy. Poza tym Unia się pewnie sama rozwali, ja tak patrzę na UK i myślę, że właśnie Wielka Brytania by tą Unię troszkę popchnie na bok i jeżeli faktycznie popchnie, odepchnie się na bok Unii, oni zaczną się rozwijać w tempie 10% w skali roku dzięki na przykład większemu handlowi z Azją albo z innymi krajami, no to myślę, że będzie akurat jeden taki dobry prognostyk do tego, żeby coś się zaczęło tutaj dziać. Więc takie osoby są, ale to, że są przemilczane, to, że Korwin-Mikke i Kongres Nowej Prawicy i także narodowcy są pokazywani w takiej akurat w takim świetle przez media, no to tutaj się zgadzam w 100%, że no nie ma na to dialogu, no nie ma na to miejsca u nas w mediach. Dzięki, oczywiście, że wiem o tym, co pan powiedział, natomiast mi chodzi o formację 20%, w sensie, że to jest tak, że, bo to jest, jak się przebije, to oczywiste hasło. Jeśli nie będziemy tego hasła wstydzili, ani tej refleksji nie będziemy się wstydzili, to wtedy staje się groźne, kiedy to jest 15-20% po prostu tego politycznego targetu. Tak? Wtedy to się staje naprawdę bardzo istotna zmiana. Za nią idą zmiany oczywiście mentalne i polityczne. Pewnie, że wiem o tym, że wiem o pańskim ugrupowaniu, wiem, co robi Korwin-Mikke. Korwin-Mikke, gdy nie był człowiekiem tak kabaretowym, to może byłby wielkim tenorem operowym. To jest ten problem. No. Kocha taki być. No i... Wszystko zgoda. No to jest rzeczywiście, no, facet, kurczę, pomyślę, że to jest poważna sprawa, to życie i ta polityka. To pewnie, bo ma mnóstwo racji facet. No. Często ludzie, którzy... No, zawsze było tak w historii naszego średniowiecza, no błazen był najmądrzejszy na dworze, tak? No, ale prawda, natomiast czy on koniecznie dyrygował wszystkimi, to nie wiem. I czy miał szansę w ogóle jakby realizacji, nie jestem przekonany. Z całym szacunkiem, tylko po prostu to jest ten problem. No. To samo z wami robiono, co będą robić i robią z narodowcami, ale chyba jeszcze, myślę, że ich czeka jeszcze gorszy los. Czeka jeszcze gorszy los i do tego się zaraz dołączy zwycięski PiS, który będzie ich deptał po prostu i będzie mógł, bo dokładnie to jest bardzo inteligentny człowiek Jarosław Kaczyński. On świetnie wie, jakie to jest zagrożenie tak naprawdę. Jego młodzieżówki, które budują, są młodzieżówkami karierowiczów i po prostu puste, zupełnie ideologiczne, bez ideologii właściwie. Tak naprawdę bez ideologii. Pragmatyczna Polska, tak? Nic takiego nie ma. No w ogóle nie wiadomo, tak. W ogóle nie wiadomo. To jest nie do pojęcia, nie? A są, tak? Bo czekają na to, co się ma wydarzyć. Nic się nie ma wydarzyć. Ma kolejna fala zciemniania obrazu relacji władza społeczeństwa. No, tak będzie, ja to przecież dokładnie wiem. Proszę, kolejne pytanie. Proszę, bo to już tutaj będzie lepiej słychać z mikrofonu i... Dziękuję bardzo. Ja może troszeczkę z innej strony. W ubiegłym roku oglądałem pański film, ten, o którym pan tutaj mówił, Historia Roya, w ziemi słychać najlepiej. Czy w ziemi lepiej słychać? Nie pamiętam dokładnie tytułu. Był wyświetlany tutaj w Mielcu z komputera jeszcze w takiej wersji roboczej. Przyjechała pani i powiem panu szczerze, że oczekiwałem czego innego. Dziemieszkiewicz to jest wielka postać, to jest wyjątkowa postać. No, znajduje się go w albumach między tymi żołnierzami NZW, NSZ-u, NOW, tak dalej, tymi wyklętymi żołnierzami. Ale co zobaczyłem? Film właściwie to mi tak przypominał, proszę się nie obrazić, ale film kowbojski. Wpadają na konia, gdzieś zatrzymują pociąg. Ja wiem, że zatrzymali, że wyciągnęli... Aha, dobrze. Wyciągnęli prokuratorów wojskowych z tego i kabywiaków tamtych ubowców wyciągnęli z pociągu, ale to w taki kowbojski sposób. Podjeżdżają, ustawiają, rozstrzeliwują. Wysadzanie milicji, czy tam UB,
Trochę trotylu, dynamitu, Bóg nikogo nie ma, trudno się zorientować. A najgorsza jedna rzecz, którą postawiłem pańskiej asystentce, powiedziała, no nie mogę odpowiedzieć, bo nie ma reżysera. Film, proszę się nie obrazić, pornograficzny. To znaczy, tak pokazane sceny, ja wiem, że my tutaj wchodzimy na salę i każdy się może przedstawić, może się pokazać, kim jest, ale trudno, żebym powiedział komuś, proszę się rozebrać do naga. To chyba byłoby coś strasznego, prawda? A w tym filmie jednak, ja wiem, że każdy z nas się urodził, każdy się poczuł w taki, a nie w inny sposób, ale w tym filmie te sceny są pokazane bardzo drastycznie. I co gorzej, jak się kończy film, to temu głównemu bohaterowi w oczach jeszcze ta scena cały czas zostaje. Można by powiedzieć, takie pozycje miłości, jak to kiedyś sprowadzano pornografię z zachodu, żeby pokazać młodzieży. W tym filmie tak jest to pokazane. Ja powiedziałem tej asystentce pańskiej, mówię, proszę pani, ja tego filmu nie popieram. No wie pan, młodzież ze szkoły średniej była i bardzo się im podobało. Rozumiem, ale proszę wierzyć, że ja młodzieży ucząc w szkole średniej nie przyprowadzę na to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No tak, to nie jest odosobniony głos oczywiście i ja rozumiem taką postawę z tego filmu, tylko moje założenie było takie. To znaczy, wie pan co, no na tej sali to ja bym panu się nie kazał rozbierać, ani żadnej pani, wie pan. Ale miewałem w życiu sytuacje, w których różne panie o to prosiły. Wie pan, tak w życiu jest. Nie pan ma jakieś doświadczenia, ja niektóre panie rozbierałem. Powiem panu więcej, ludzie generalnie to robią. I teraz ja nie widzę powodu, że jak pan mówi, ten słynny, wybitny rój, on jest dlatego wybitny, że go znalazłem. Nigdy go nie było wcześniej w żadnych magazynach, czy żadnych tych annałach. To jest książka, ale późniejsze tak naprawdę, bardzo mało. To nie jest bohater typu Łupaszka. Wybrałem Roya dlatego, że to był młody chłopak, który wszedł w buty brata i z bardzo młodymi ludźmi, no ileś lat, 6 lat właściwie po prostu, robił coś paradoksalnego. Wiedząc świetnie, że nie ma żadnych szans z powodu Bogu, honoru i ojczyzny, których może był trochę też niewolnikiem tych pojęć, które dają wolność, a także zamykają możliwość. Trwał do końca. Poza tym jeszcze przecież nie miał jakby możliwości nie trwać do końca. Z racji tego na przykład, że jakby tylko się przyznał do winy i się zgłosił, to by go zamordowano. Więc także przedłużał sobie życie, prawda? Ale to życie młodych ludzi. No więc zupełnie się nie zgadzam z tezami, które też słyszałem, że chłopcy nie palili, nie pili i nie współżyli z dziewczętami. To jest w ogóle nieprawdziwa wersja. Nawet w pamiętnikach pilota podkomendnego Roya jest to zupełnie inaczej napisane, inaczej sformułowane. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna. Otóż ja wiedziałem, że ten film, jak ten film zaczynam robić, jak go pisałem, to ja bardzo chciałem otworzyć mitologię dla młodych ludzi żyjących teraz. To znaczy przekonanych co do pomysłu, że żołnierze wyklęci byli sodalicją maryjną, szanuję. Ale to nieprawda. A poza tym sodalicja maryjna, gdyby nawet taką konwencję chciałbym zbudować, przekonanie tych młodych ludzi, czy jakby kontakt z mitologią, którą ja chcę przekazać, byłby o wiele, wiele mniejszy. To kino jest kowbojskie, ponieważ kino w tej chwili no, nie opowiada tego, co ludzie myślą w głowie, tylko jest to świat obrazu. To nie jest świat, gdzie to jest taka rekolekcja duchowa partyzantów. To nie jest film dokumentalny także. To jest film, który ma atrakcyjnie opowiedzieć świat, poza wszystkim innym. Streszczając te akcje, one mniej więcej tak wyglądały. Tylko oczywiście w filmie o wiele piękniej i szybciej. Prawda? I jakby to bardzo świadomy chyba był mój wybór i to, co opowiedziałem, jest budowaniem mitologii, ale nie na kolanach, czy nie sodalicyjnie maryjnie, no bo nie wierzę w tę skuteczność takiego opowieści. Poza tym jest jeszcze jedno. Ten film, tak go rozumiem, jest metaforą współczesności. To nie jest film tylko historyczny, bo na pewno nie jest dokumentalny. To musimy bardzo jasno odróżnić. To nie jest film, który przedstawia realne, prawdziwe losy tego oddziału. Te losy oddziału są metaforą pewnych wszystkich żołnierzy wyklętych. Ale ci żołnierze wyklęci w tym ujęciu są metaforą nas, współczesnych patriotów, który się dożyna po prostu. I myślę, że o tym jest ten film. Ale że pan go nie popiera, trudno. Ale rozumiem. Naprawdę rozumiem. Jeszcze jest taki jeden moment w tym filmie, przepraszam.
Walecki, który gra główną rolę, chyba pana brał, tak? Czy nie. Nie. Tam pan cieszy się po tym wywiadzie, kiedyś oglądałem, no nie będę powtarzał słów tutaj, że pan delikatnie mówiąc, że mógł sobie nago pobiegać przed kamerą. Tyle mogę powiedzieć. No to jest młody chłopak, który, ja nikogo tam nie nauczałem, ja nie nauczałem ich Polski, nie dobierałem chłopców z patriotów, tylko z chłopców, którzy są aktorami, bądź świetnie wyglądającymi chłopakami, pasującymi do ról. Gdybym wybrał z patriotów, to nie wiem, to byłoby, trudno mi to zrobić, trudna byłaby materia. Co Krzyś wygaduje, jego sprawa, naprawdę. To nie, on nie jest Rojem i nie jest też mną, a ja go nie nauczałem historii, on po prostu zagrał u mnie Roja. Mówisz, że dobrze grał? Tak, myślę, że chwalę sobie, że dobra, zrozumiałem. Dziękuję bardzo. Proszę pytania. Może jeśli nie ma pytań, to ja tak ze swojej strony. Dlaczego pana zdaniem ten film ma takie problemy? Dlaczego państwo przez PISF czy inne organizacje, które zajmują się, czy mogą być sponsorami tego filmu, nie chcą, żeby on powstał? Takie są fakty, że film powstawał w związku z tym, że po prostu była ta przez chwilę 4 RP, nie było żadnej szansy na powstanie tego filmu wcześniej, a także potem oczywiście. Telewizja jest jego współudziałowcem, jak również dotantem tego filmu jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Tak? No i są to instytucje w obu wypadkach no, kompletnie czerwone. Tam są tylko naskórkowe takie na zewnątrz, w pozycjach redaktorskich, osoby z kontinu. To naprawdę jest to z rodziny na rodzinę przekazywane biznesy tak naprawdę i to są ci sami ludzie. Czemu tego filmu nie chcą? No bo ten film jest po prostu polski. Po prostu jest polski. On nie ma dylematu, kto miał rację, ubecy czy Polacy. Więc to na pewno to. To też dodałby główny nurt. To drugie chyba, co powiedziałem wcześniej, że również ewidentnie się odczytuje ten film jako film współczesny, czyli o Polakach dzisiaj. Też nie sądzę, że to, no na pewno jest to dla nich zupełnie do przyjęcia. Jest wątek żydowski, który oczywiście w żadnym filmie by nie był. U mnie ten wątek trudno interpretować jako wątek antysemicki, po prostu są Żydzi w UB. Nikt mi nie proponował, żeby tę scenę wycinał, że parę scen, ale oczywiście pod tam gdzieś w tyle mózgu wszyscy o tym myślą. UB-cy są przedstawieni karykaturalnie kompletnie. To znaczy nie, to nie jest poważna relacja. UB-cy z poważni ludzie, nie. To są kreatury. W moim filmie ginie o wiele więcej UB-ków niż partyzantów. Znaczy nie ma takiej polskiej maszlerogii po prostu, że pokazujemy, widzimy ciągle, jak giniemy. Znaczy, szczerze mówiąc, ci chłopcy zabijają jak psy tych UB-ków. Znaczy maniera nie do przyjęcia przez całą komunę i także po okrągłym stole. Z grubsza tak. Dobrze, dziękuję. Jakieś pytania? Zapraszam do zadawania pytań, bo szkoda kończyć spotkania w 50 minut. Więc o, może pan Jerzy jeszcze. Więc ktoś następny? Żyjemy jako członkowie społeczeństwa wszyscy przez jakiś pewien okres czasu. I naród i społeczeństwo to ma pewne oczekiwania, czy środki artystycznego wyrazu, jak film, książki i tak dalej, czy po zmianie, powiem prosto, po zmianie ustroju, najpierw powiem tak, czy po zmianie ustroju zostały spełnione oczekiwania społeczeństwa we wszystkich ich podziałach, jak młodzież, jak starsi, jak wykształceni, jak prości ludzie. I jeżeli chodzi o autorytet teraz, no społeczeństwo, żeby uznało kogoś za autorytet, to ktoś ten musi go prowadzić, musi przez
przez środki tego artystycznego wyrazu musi jakoś kształtować, bo nie da się wyjść na stadion, na trybunę i mówić tam o tym i o tym. Tak mi się wydaje, jakby patrząc teraz na tą politykę, na te strajki, na ten bałagan, na to wszystko, na to ogromne niezadowolenie, to czy ludzie zajmujący się kształtowaniem postaw społecznych, patriotycznych i tak dalej, spełnili swoje zadanie, żeby dotrzeć do tego społeczeństwa i stać się autorytetem. Po prostu spełnić oczekiwania społeczeństwa. A oczekiwania w tamtym okresie 89 były jedne. Był konkretny przeciwnik. Był konkretny przeciwnik i wszyscyśmy się do niego dorwali i żeśmy go odstawili na bok. Licząc, że teraz właśnie po... Chwileczkę. Nie mówmy tego, co jest w podziemiu. Mówmy oficjalnie, żeśmy ich odstawili, zmieniliśmy ustrój. A że okrągły stół zamaczał w tym palce i po łokcie, to jest tak, jak jest. To każdy dobrze o tym wie. I ja dlatego proszę opowiedzieć o tym, czy oczekiwania społeczeństwa po zmianie ustroju zostały spełnione, na pewno nie zostały spełnione, czy próbuje się ich spełnić środkami artystycznego wyrazu, a nie tylko stale wracamy do mordów UB, od tych wszystkich, całego tego bałaganu, gdzie ktoś już się, przepraszam, powiem ordynalnie, żygać się chce. Mnie to nie interesuje. No to w ogóle trudna sytuacja. Jestem w tej sytuacji dość trudnej, no bo pan, zgadzam się na pewno z tym, że też uważam, że to kultura, właśnie środki artystyczne są, najlepiej budują mitologię taką spajającą pokolenia na przykład, prawda? I jakby pan pyta, czy artyści na przykład dokonali tego nie językiem dokumentalnym, żeby mieli ilu zamordowali ubecy, tylko jakby innym. No, mam wrażenie, że mieli bardzo, po pierwsze tak, te środowiska, o których pan pyta, one zawsze były kompletnie czerwone albo takie lokajskie. Znaczy zawsze robiły to za PRL-u, co im kazano. Tam bardzo niewiele ludzi, tam przemycało jakieś rzeczy ważkie w tych produkcjach. Ścigano się jakoś tam z Europą, wtedy jest trochę mniej niż teraz, niż potem. A ten przewrót dla nich był jakby zmianą tylko do otrzymywania pieniędzy. Dla tych ludzi to była taka zmiana. Tam mieli kasę zawsze pewną, po akceptacji cenzora i tam jakiegoś zespołu filmowego, ale była pewna kasa i w ogóle nie było co zbierać. Potem było trudniej, trzeba było wymyślić inne formuły na tą kasę. Tak? Szukano w latach 90. jak tą kasę dawać tym filmowcom, żeby robić te same gówniane filmy. Mówię o kinie, bo się na tym po prostu w tej materii jakoś orientuję. Twierdzę, że Rój na przykład właśnie jest taką próbą opowiedzenia językiem artystycznym o rzeczach, które są mitologią, a nie wymienianiem zamordowanych i stawianiem kolejnych pomników, no bo też pomniki są kolejnym elementem, które są niezbędne, a zarazem jak za dużo stoi, to nie ma gdzie stać człowiek po prostu sam osobiście. Ja pan, a to jest ten wątek artystyczny, ale mi się wydaje, że tu nic się nie stało po prostu przez te lata, dlatego, bo tak naprawdę oni nie odeszli. Oni zostali po prostu. Cała ta czerwona hołota została w tym państwie na każdym piętrze. Czy jak się miał przebić autorytety, które się po prostu spychało. Media dokładnie zabijały ludzi. Mówię o zabijaniu takim obywatelskim, prawda? To nic się tu nie wydarzyło. Nie możemy się rozliczyć teraz, że daliśmy... Znaczy możemy powiedzieć tak, że myśmy jako pokolenie przegrali kompletnie te bitwy o sumienie, o świadomość. Ale czy mamy oskarżać o to, że to państwo tego nie zrobiło? No nie zrobiło, bo to nie jest nasze państwo. No. Po prostu nie jest nasze państwo i jeszcze do tej pory nie było. Tak o tym myślę. Czekam na kolejne pytanie. Dzień dobry, panie redaktorze. Jestem z portalu CzyliWiesz.pl. Szanowny panie redaktorze. Z portalu CzyliWiesz.pl, taki lokalny portal tutaj. Ja mam trzy pytania w sumie łącznie. Pierwsze takie pytanie, może jako ekspert w dziedzinie filmografii zapytam trochę z innej beczki. Pan. Ja jestem to pytającym.
I chciałbym się dowiedzieć, czy był pan na takiej najnowszej produkcji historycznej, czyli na Lechu Wałęsie, pana Wajdy. A jeżeli pan był, to jaką ma pan ocenę? To dlaczego? Może tak? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest takie, czy jeżeli pan, przypuśćmy, że jest nowa rzeczywistość, prawda? I rzeczywistość polityczna i może pan tworzyć znowu w pewnym komforcie, również finansowym. I może pan stworzyć produkcję nową filmową, to jaka to produkcja by była? Jaki temat historyczny, domyślam się, by pan mógłby podnieść? Tu odnosząc się do przedmówcy pytającego, który zadał pytanie, raczej wtrącił, że żeby nie wspominać o tym dramacie, prawda? Jaki temat historyczny pan by poruszył, który by trochę wskrzesił tą energię wśród tego społeczeństwa obecnie stłamszonego tymi produkcjami w stylu Katyń i niekoniecznie lub w stylu Bitwa Warszawska, który jak wielu pewnie stwierdzi, że to jest pewne science fiction i katastrofa, jeśli chodzi o ten budżet i o wykonanie tego filmu. To jest to drugie pytanie. No i może jak pan mi odpowie na to pytanie, szanowny panie rezyserze, to przejdę do następnego pytania. Czyli trzecie pytanie jest warunkowe, jakby rozumiem, tak? Jak się spiszę w dwóch pierwszych, to pan zapyta mnie wtedy. Dobra. To pierwsze było jakie? Tak. Oczywiście nie byłem na filmie o Wałęsie i nie pójdę. Nie ma takiego powodu najmniejszego. To jest, rzeczywiście to jest taka wiara podstarzałego reżysera oraz jego jakby, oraz tej cywilizacji, że można filmem takim wbić pamięć ludziom w ten sposób, żeby odwrócić wszystko, co w tej pamięci jest ważne. No wszystko w tym filmie, co wiem to z relacji Cęckiewicza, jest wadliwe, ale właściwie relacji Cęckiewicza wcale nie musiałem jakoś specjalnie mieć, ponieważ sobie wyobrażałem, co Wajda może zrobić z Wałęsą, to całe życie jego stosunku do Solidarności, do Wałęsy, do Okrągłego Stołu. No Wajda był, no jest jakby, co dużo powiedzieć, no jest jednym z tych głównych udziałowców gazety wyborczej, więc myślę sobie o Wajdzie jako o gazecie wyborczej. Kiedyś był wspaniały reżyser na smyczy z komunistów, ale potrafił na tej smyczy zrobić parę pięknych filmów. No. Potem zrobił jakieś straszne gnioty. Katyń, którym pan mówi, to jest po prostu w ogóle rozpacz. No. To jest w ogóle teatr telewizji w temacie, który jest naprawdę niezwykły. No. Nie, też nie pójdę na ten film na pewno. Takich przykładów, no o tym na pewno wiemy, że tam jest zupełnie pani Ania Walentynowicz, to jest, nie istnieje taka postać, prawda, bo to jest jakby taka ograniczona do obierania ziemniaków i robienia kanapek stoczniowcą. Ostatnio byliśmy z wnukiem pani Ani we Wrocławiu i taki facet, fotograf, on tam wtedy na strajku był, dał nam taką fotografię podpisu pod protokołami sierpniowymi. To był protokół sierpniowy, a po drugiej stronie był za zarząd strajkujący, za ten komitet, za cały komitet, za zgodność podpisała Anna Walentynowicz. I o tym się właściwie nie mówi tak naprawdę, ale to właśnie pani Ania była osobą, która w imieniu stoczniowców potwierdziła, co podpisał Wałęsa. Bo to tego się sprowadza. W tym filmie jej właściwie nie ma. Wystąpili producenci tego filmu o to, żeby się zgodziła rodzina, ponieważ tam się ten Wajda poczuł, że coś mu się sypie film, to wymyślił, że będzie archiwalia wkładał jakieś. No i zapytał rodziny, czy może używać postaci Anny Walentynowicz z archiwów w tym filmie. Nośmy się naradzili i stwierdziliśmy, że nie. Że nie ma powodu, żeby w tym filmie u pana Wajdy, który zresztą pani Ani nie znosił, jak Szlender robił film o pani Ani Walentynowicz, to mu gorąco odradzał, ponieważ to wariatka. Tak twierdził. W związku z tym nie było powodu, żeby pani Ani ten człowiek tam coś kombinował. Natomiast pojawiła się postać pani Krzywonoc, która jest taki właściwie, no tak jakby kogoś zabrać z historii i włożyć w to miejsce inną osobę, tak? I ta osoba ma być teraz pani Ania Walentynowicz. No to takie manipulacje w tym filmie jest na pewno więcej. Ale w ogóle ja bym chciał o tym, to w ogóle nie ma co gadać. No to po prostu oszustwo i to w biały dzień. Kompletna moralna porażka reżysera Andrzeja Wajdy. Nie mam nic więcej do powiedzenia w tej sprawie. Z tymi
Znaczy, w efekcie to mogę powiedzieć, że pan mnie zapytał w tym drugim pytaniu o to, co ja bym chciał zrobić, tak? Bo o tych warunkach, które pan wspomniał, no to są niemożliwe w żadnym wypadku. Znaczy, ja myślę, że to jest tak, może PiS zdobędzie władzę w jakichś wyborach za parę lat, ale ten, ilość zależności między przeróżnymi formacjami, finansami, ludźmi, mediów, właściwie jest tak ogromna, w minimalny sposób może coś tam się ułatwi, ale to minimalny sposób. Nie wierzę w żadną zmianę sytuacji. Może być nawet gorzej jeszcze, aczkolwiek czeka, ale co może być gorzej. No nie, w każdym razie sytuacja nie wydaje mi się zmienialna. No właśnie, to zaraz do tego dochodzę. Załóżmy, że na przykład po prostu się pojawia taki znowu cud, że coś takiego mogę na chwilę zrobić. Tak? Jak robiliśmy to, jak powstawał ten RUJ, to jednocześnie taki był projekt, że był z tym wystąpieniem telewizji, że taki, chcieliśmy zrobić taki cykl 12 odcinków o 12 ludziach narodowych sił zbrojnych i 12 życiorysów jakby najbardziej interesowało jakby indywidualne przypadki tych ludzi w zderzeniu z potopem komunistycznym. Znaczy co się stało? Czy zginęli z bronią w ręku, czy uciekli, czy się ukrywali? Ilość wariantów. Pomyślałem tak szczerze mówiąc, że to było takich 12 apostołów trochę tej poprzedniej Polski w ogóle. W końcu, ponieważ ten RUJ zaczął być produkowany, ograniczyłem to do te 12 do 5 z rojem 6 i powstało 5 scenariuszy poza rojem. No i przyznam, że dwa z nich, no powiedzmy 2 do 3, są po prostu, ja mógł robić w każdej chwili, bo są jeszcze skończone. No. Są w tej samej tematyce, natomiast myślę, że to jeszcze temat nieskończony i myślę, że warto by to opowiedzieć inaczej. Jeden z tych scenariuszy to byłby na pewno film o Henryku Flamem, to jest o dowódcy oddziału z Nadwisły Narodowych Sił Zbrojnych, przed nim Bartek. No i ta historia tego Bartka jest zupełnie przerażająca, niezwykła, no to jest historia Lorda Jima po prostu, polskiego Lorda Jima, wspaniały dowódca, który daje się oszukać służbą, agenturze komunistycznej i wysyła na śmierć całe własne wojsko po prostu. Po czym dogorywa pijąc wódkę, a w końcu ktoś się lituje Zubekowi i go morduje w knajpie. Ta historia jest w ogóle bliska jakiejś antycznej tragedii. Bo należy szukać nie tylko historii Polski, nie tylko faktów, wydarzeń. Chodzi o to, żeby to się, że te opowieści powinny się metaforyzować w kształt kultury w ogóle. Wtedy ma sens opowiadanie o historii. Jak się robi to dla historii, to się wpada w taką wojnę polityki historycznej. Kto ma rację, kto nie ma racji, to jest do dupy. No. To w ogóle nie o to chodzi. Historia nie jest po to, żeby ją odtwarzać i przekonywać do swoich racji. Ona jest po to, żeby znaleźć własne mity, znaleźć własne struktury, żeby odnieść się do cywilizacji europejskiej, światowej. No. No, po to jest historia, rozumiem, tak ją rozumiem. Historia druga to byłaby braci Kowalczyków. Znacie państwo braci Kowalczyków? No to jest historia kolejnej, ten scenariusz się nazywa Bracia Polscy i to jest historia znowu antyczna, niezwykła. Dwóch braci, którzy postanawiają zmienić świat, dlatego to robią, ponieważ ich ojciec był już rusznikarzem w oddziału Kniołków. Oddział Kniołków to był pododdział Roya, a ich stryj był po prostu poddowódcą tego oddziału Kniołków. No. I ich stryj zostaje w procesie z Kniołkami skazany na karę śmierci i ten wyrok wykonano. I ta bomba w ich pamięci tyka od tego momentu. I potem są wydarzenia, powiedziałem jak komuch, znaczy jest po prostu rzeź w Szczecinie i w Gdańsku. I oni tego słuchają. Ta bomba właściwie jest szykowana od paru lat. Ten starszy wreszcie w końcu decyduje. Wkładają bombę rok później, kiedy się ma tam spotkać cała ta banda tych morderców ze Szczecina. I są mają ordery wręczyć. I wybucha bomba, ale nie morduje tych ubeków, tych policjantów, milicjantów. Tylko wywala pustą aulę, bo się to dzieje w nocy. No i potem broniono braci Kowalczyków, którzy się mówiono, że to są pacyfiści, oni tylko chcieli budynek zniszczyć. No nieprawda, chcieli zrobić co innego, tylko się między braćmi stało. Jeden chciał żyć, drugi właściwie nie musiał. Jeden był żywą torpedą, drugi był robił doktorat, miał dziecko i żonę. I potem po półrocznej akcji UB, zupełnie wyglądającej jak taka inscenizacja wsi patiomkinowskiej, czyli wszystko sztuczne, do tego stopnia tam tysiące ludzi było zaangażowanych w namierzenie tych ludzi, bo przez długo nie wiedziano kto, czyli w wielu kierunkach szła akcja i wielu ludzi miało świadków zupełnie sztuczne, fikcyjne. Jeden z tych braci jedzie z dziewczyną, podstawioną, na wczasy FWP. Całe te wczasy
To są ludzie fikcyjni. Tam nie ma żadnego człowieka, co jest naprawdę nawczasa. Wszyscy są tam służbowo nawczasa. I łapią go oczywiście. Tak? I potem oni siedzą. Jeden to znosi, bo jest kozakiem jakoś lepiej, te 15 lat, drugi jest w ogóle dramatyczny, no, po prostu delikatnym inteligentem. Te więzienie go rozniosło po prostu. I no i się jeszcze jedno stało, bracia się już nigdy więcej nie spotkali. Po prostu nie jest możliwy między nimi kontakt. Raz widziałem, się spotkali, jak Ania Walentynowicz odsłonił po tablicę na Stoczni Gdańskiej. A się wtedy spotkali, oni w ogóle właściwie nie chcą z sobą rozmawiać. Jeden mieszka na bagnach pod Wyszkowem, w takim barakowozie, a drugi gdzieś tak ma emeryturę w Opolu, jak już miałem mieszkanie. No to ta historia też mi się wydaje ważniejsza niż sama historia. Ona ma jakiś mit w sobie, prawda? Niezwykły. No i jeszcze jakby tak już marząc sobie, to ja w ogóle jakoś kupiłem prawa, teraz widzę, że słyszę, jak ktoś to robi. Zresztą to jest oddzielna sprawa. Ja bym zrobił złego bardzo, Termanda. Natomiast niestety nie miałem nigdy na to pieniędzy, żeby zebrać na produkcję filmu złego jakieś pieniądze. Słyszę, że w tej chwili ktoś to robi. Niestety. No i to bym, jakbym był żył w wolnym świecie, to bym ten film dawno zrobił w ogóle tego złego. No, na pewno. Myślę, że jeszcze muszę pogodzić z tym, że go nie zrobię, aczkolwiek jeszcze z tymi, co go robią, czyli ubekami, to jeszcze powalczę. To zły jest to produkcja. Tak, tak. To jest zły, jest absolutnie zły produkt. Czyli trzecie pytanie, tak? W takim razie zapytam. Będzie, oczywiście. Powiem tak, no przypuśćmy, że znaleźliśmy się teraz w Nowym Jorku, spotykam swojego kolegę nowo jakiś tam z New Jersey po prostu, który pyta właśnie o film z Wałęsy i jak mam mu wytłumaczyć, że słuchaj, to jest kłamstwo chociaż w taki sposób, czy on nie będzie patrzył na mnie jak na wariata i takie sytuacje mogą się zdarzyć każdemu tutaj z nas, którzy będą rozmawiać o filmie z Wałęsa. Jeden będzie robił och, ach, a my powiemy słuchajcie, no to jest film oparty na jednym wielkim kłamstwie. Czy te wyróżnienia, które posypały się w związku z premierą, ta cała kampania ministerstwa, kampania polityczna wręcz, w którą wsparty jest ten film, czy my, taki zwykły obywatel, ma jakąś szansę powalczyć trochę o prawdę? A jako pan, jako reżyser i jako osoba w tym materii taka światła, jakby doradziła nam, jak mamy to tłumaczyć? Znaczy, cała ta akcja oczywiście jest zakrojona na pamięć. Znaczy, trzeba zabić do końca to, co się tli, co się odradza, czyli po prostu Polska. Pan Wajda jest tym żywotnie zainteresowany. Przykład Wałęsy jest niezwykle istotny, bo ten Wałęsa, kochany przez świat, to jest z jakichś powodów, prawda, kompletnie wymyślony, na tym Wałęsie zbudowano całą cywilizację. Jak się z niej teraz, jak się jej pozbyć, no? No więc, co do porady, to proponuję po pierwsze na tym w ogóle nie iść po prostu. I wtedy jest łatwa odpowiedź, nie widziałem. Wal się facet, tak? No, nie widziałem. A druga jest taka, że można go porównać do myszki Miki, tego Wałęsa. Że oni mają swoje myszki Miki i to jest bardzo lansowana postać. A my mamy swoje myszki Miki. Mi się wydaje, że to jest... Mamy też prawo do własnej myszki Miki. No. Mi się wydaje, że to jest to, co należałoby zrobić w tej sprawie. Pan coś powie. Zdają Wałęsę na pamięć i w ogóle pojechałem dwa razy po 3 miesiące i wiem, jaka jest sytuacja. Także się nie ma co martwić tym filmem i znają Wałęsę na pamięć ludzie, naprawdę, w Stanach. No. Także Polacy oczywiście, nie? No. To nie znają Polacy w Stanach, nie? Tak, znają. No, oczywiście, ja bym taki vlog tam o tym, o Donaldzie, o wszystkim, co się dobrze, to może jeszcze pytanie? Ja mam jeszcze jedno pytanie tutaj w nawiązaniu do tego, co było powiedziane, bo tutaj akurat słyszałem jakieś parę słów o okrągłym stole. Ja też byłem akurat młody jestem, więc tego nie przeżyłem i nie pamiętam czasów komuny. Aczkolwiek bardziej mi się wydaje, że jak już akurat Solidarność chciała się dogadać, no to bo musieli się dogadać, tak? Bo jeżeli by się nie dogadali, to by się krew na ulicach polała. To chyba większym problemem była chyba Nocna Zmiana niż ta, gdzie według po tym, co ja mogę akurat dotknąć historii, to według mnie to była zdrada
I po tej sytuacji, tutaj moi rodzice się nie oburzyli, no więc większość Państwa pewnie też, bo ja żyję w takiej Polsce, jaki żyję. I odnośnie jeszcze akurat tych nurtów politycznych, to ja mam akurat taką refleksję, patrząc na to, co się dzieje akurat w internecie, że wyborcy PiS-u to są właśnie starsi ludzie, tak jak tutaj większość Państwa. Wyborcy PO to są starsi ludzie, którzy prowadzą biznes, bo pomysły Jarosława się nie za bardzo, bo jak ja akurat słucham, to mi się scyzoryk otwiera w kieszeni, więc staram się, więc chodzi mi tylko o ten aspekt socjalny akurat PiS-u, więc i podejście do biznesmenów. Ale jeżeli patrzę na młodych ludzi, no to w internecie króluje raczej podejście wolnościowe i jest dużo akurat PiS-u, to jest tak 17%, KNP 30%, narodowcy tam 15-10%. I ja bym się tego akurat czepiał albo po prostu posłuchał trochę młodszych ludzi, co siedzą w internecie, a nie oglądają telewizję, bo telewizja to naprawdę głupoty opowiada, łącznie akurat z... Ale pytanie było jakie? Tak. No jest tak. Tak. Znaczy, po kolei, tak? Znaczy tak. Okrągły stół był koniecznym dogadaniem się, tak pan powiedział, komunistów z Solidarnością, bo by się polała krew. Tak? To jest pierwsza teza, tak? No więc ona, jeżeli jest prawdziwa ta teza, żeby się polała, to nie wierzę kompletnie, że można zbudować państwo bez takiej krwi. Jest to niemożliwe. Tak. W związku z tym, jakby się polała, strasznie to byłoby dramatyczne, ale może byśmy mieli większą szansę normalnie żyć. Normalnie żyć w normalnym państwie, tożsamym, jakimkolwiek. Ale by się raczej nie polała. Bo problem polegał na tym, że teza jest słuszna. Należało się dogadać. Tylko nie przez Adama Michnika, nie przez ludzi, którzy przejęli to i Wałęsę, ale przez Zjazd Solidarności. Przez przedstawicieli wybranych od wojny. Pierwsza wybrana instytucja, prawdziwa polska, propaństwowa, to był Zjazd Solidarności. Ci ludzie byli. Oni mieli legitymację swoich wyborców. Dlaczego z nimi się nie rozmawiano? Wtedy miałby rację. Należało się z nim dogadać. Tylko w ten sposób. Każda inna forma działania była zdradą. Ale już czytelnie pan odczytuje zdradę Jana Olszewskiego, czy że zdradzono Jana Olszewskiego, tak? Ale ta zdrada była tylko wynikiem okrągłego stołu. Już wzmocnienia. Jarosław Kaczyński twierdzi, że na stół poszedł bardzo, a za rok trzeba było coś tutaj myk. Już nie było co myk. Po okrągłym stole było zamknięte drzwi. Było nic, więcej mogło, tylko się mógł zdarzyć zamach na rząd Jana Olszewskiego. To tylko tyle. Tak. Oczywiście. To już nie, znaczy, i tak by go wyrzucili, tak, ale jakby o to poszło, tak? To rząd był kompletnie niesystemowy. Nie w ramach systemu, który oni organizowali do okrągłego stołu. Zupełnie był w innej sprawie. Musiał polec. Dlatego był okrągły stół. Ale teraz co do ostatnich pańskich tutaj opowieści, to tak, no. Pan trochę namawia nas do... Jak to jest takie bardzo modne na świecie, ten genderyzm, tak? Że tak jest. W ogóle świat polega na tym, że się kobitki nie lubią z facetami. I wszystkie wojny właściwie jakby po to były, tak? No i teraz to jest niesprawiedliwe, twierdzą kobiety, bo kobiety generalnie są ważniejsze i teraz świat powinien, jakby tak one powinny wygrywać w tej wojnie. A pan proponuje starzy młodzi, wie pan. No. To jest do dupy, bo wie pan, bo to nie ma Polski takiej, no. Ja rozumiem, co pan powiedział, świetnie, ale tak szczerze mówiąc, tak logicznie tak to wygląda. No. Wie pan, to nie ma tak, że młodzi starzy, no to tak się nie dzielmy. No. Wy macie internet, ludzie mają kościoły, no trzeba się w ramach jednej Polski porozumieć, spotkać po prostu. No, tak myślę. A to jest kościół, ja nie wiedziałem, bo po prostu mówię, że po prostu w ogóle kościół, w sensie kościół po prostu. To jest ciągle jeszcze duchowo jest bardziej wirtualny i ważniejszy niż internet. No. Takie mam wrażenie. Czy coś jeszcze? Jeszcze jakieś pytanie? Ja mam taki niedosyt jednej rzeczy, bo ja tu o tej książce powiedziałem, a właściwie nie opowiedziałem, bo tak powiedziałem o tych autorytetach. A
Właśnie, bo to, może ja bym to właśnie jakoś wyjaśnił, bo te rozmowy, powtórzę, odbywały się między 2004-2008 rokiem. I to są rozmowy z ludźmi takimi. Znaczy, pierwsze spotkanie to jest Andrzej Gwiazda i Joanna Gwiazda. Powtarzam, pierwsze ich spotkanie z mediami od 25 lat. Potem spotkanie z Leszkiem Żebrowskim. Facetem, który przez 80, a teraz trochę wcześniej, jeździł po polskiej prowincji, szukał żołnierzy wyklętych. Właściwie to jest pionier w ogóle naszej wiedzy o Narodowych Siłach Zbrojnych na przykład. Pionier po prostu. Też w mediach właściwie prawie nie uczestniczył. Teraz jeździ po Polsce i swoją wiedzę sprzedaje. Sprzedaje, w sensie przekazuje, chciałem powiedzieć, nie sprzedaje. Jest to Bronek Wybilstein, który wtedy jest właściwie dlatego, że wtedy on tą listę Wybilsteina odpala i uważałem, że to jest bardzo pod prąd działanie. Też tak dzisiaj uważam zresztą. Nic nie było w tym prowokacji, które miała coś zniszczyć. Przeciwnie, myślę, że to był absolutnie sensowny ruch. Tylko tego niestety nikt dalej nie kontynuował. Jest to spotkanie, moja rozmowa z Stanisławem Murzańskim. Stanisław Murzański, żołnierz AK, wieloletni więzień Bronek, wychodzi z tych Bronek i się orientuje, że jego koledzy, różni pisarze, wtedy już znani, co nie siedzieli, i nie koledzy, wypisują jakieś niesłychane brednie, wypisywali tak 50. To jest jedyna wiarygodna książka Między kompromisem a zdradą, to jest jej tytuł, o polskim socrealizmie, znaczy o polskiej literaturze lat 50. Jestem przekonany, najlepsza, bo nie robi jej zawodowiec jak literat czy krytyk literacki, tylko po prostu robi to ktoś z zewnątrz. Napisał to jest fantastyczne. Wypunktował ten cynizm tych polskich elit. Jest to aktualne do dzisiaj, myślę, bo bycie w Polsce inteligentem to jest dość obraźliwe pojęcie, myślę. No. I myślę, że to bazą tej obrazy jest to, co napisał pan Stanisław w tych książce. Jest spotkanie z przyjaciółmi Kuchnickiego, no bo Kuchnickiego nie było oczywiście, z Janem Parysem, Romanem Barszczem. Roman Barszcz z przedszkola, właśnie pręcz, z podstawówki, tam z piaskownicy kolega pułkownika. Jan Parys, jego późniejszy po wszystkich wydarzeniach, taki partner intelektualny raczej. No jest bardzo dla mnie ważne spotkanie z panią Anią Walentynowicz. Także pierwsze po latach, zaraz potem z Krzysztofem Wyszkowskim. Nie wiem, czy on się pojawia. Chyba w mediach on pisywał. Przynajmniej był taki pisany. Tak, myślę, że był. Bardzo ważne spotkanie z Stanisławem Michalkiewiczem. Tylko właśnie przepytuję na okoliczności jego UPR-owości i w ogóle biznesu. Tak? Bardzo smaczna, inteligentna rozmowa. To po prostu cholernie inteligentny facet. No. Jest spotkanie z Marianem Zagórnym, takim Janosikiem, który wywalał co mógł, te zboża wywalał różne. I to są śmieszne rzeczy, jak świnie wpuścił na przykład tam jakiemuś wojewodzie wrocławskiemu i ta świnia jakoś się nazywała śmiesznie, nie pamiętam jak na tej chwili. Ale i to jest zabawne, ale faktem jest, że facet ma na głowie jakąś serię wyroków, zajęć, majątku. Jest do dzisiaj człowiekiem ściganym właściwie, a przez cały czas pomaga dzieciakom i załatwia pieniądze na kolonie dla dzieci bezdomnych. I to jest, są takie, tacy ludzie, no, oni jeszcze są. Tak? Jest rozmowa z Piotrem Gontarczykiem. Wtedy wyszła ta książka, zresztą myślę, jego najlepsza książka w ogóle, znakomita. No, książka o PPR-ze, o prawdziwym obliczu PPR-u. Kim byli PPR-owcy? No? No, po prostu byli bandytami no, zwyczajnymi. No. Po prostu byli przestępcami, kryminalistami przedwojennymi. I oni byli twórcami tej partii, która potem jakby weszła w struktury państwa PRL-owskiego. Ale też pytało pan o artystów, jest ich kilku. Jest Wojtek Konikiewicz, szalenie samodzielny człowiek, grający muzykę trudną, ale walczy o to, co chce robić, o tożsamość jako artysty. No, nie jest kimś, nikomu się nie kłania jako artysty. Jest rozmowa z panią Elżbietą Morawiec o teatrze polskim. Mi się wydaje, że ta rozmowa powinna być gdzieś teraz, może będę ją kontynuował, bo zapedalenie teatru jest jeszcze większe niż wtedy, kiedy panią Elą o tym rozmawiałem. No, myśmy wtedy takie wnioski wyciągnęli, że właściwie teatr stracił swoje hetero, że tak powiem. Znaczy, stracił w ogóle sens takiej kultury społecznej, bo stał się takim wąskim działem działania no, po prostu pedałów. No. To nie ma co się w ogóle tutaj wygłupiać, no, tak po prostu jest. No. Wtedy już o tym mówiliśmy, a teraz stało się to zupełnie nagminne. No. Po prostu kompletnie. Jest spotkanie z Piotrem Szczepanikiem, smutnym bardem od kalendarzy żółtych, który miał taką przygodę, że z tym bardem przestał być, a stał się nagle jakimś tam dyrektorem u Lecha Wałęsy. I potem opowiadał w tym spotkaniu, jak się z tego wydobył, jak zrozumiał, z kim jest
Lech Wałęsa. No, do tego się sprowadza ta rozmowa. Jest spotkanie z Markiem Nowakowskim, moim przyjacielem, bardzo wybitnym pisarzem, który tak samo pięknie mówi, jak pisze. No, opowiada swoje życie, jakby zapisywał zdanie po zdaniu. No, tak, niezwykłe. Jest spotkanie z Stanisławem Remuszką, autorem książki o Gazecie Wyborczej, na której nawet zarobił pieniądze, ale został ostracyzmem potwornie jednak zaniszczony. No. Taka postać, nie pamiętacie, jest Stanisław Remuszko i jego książka o Gazecie Wyborczej. Jest wreszcie pan Tadeusz Witkowski, bardzo mało znany pan, który wyjechał w stanie wojennym, był działaczem Solidarności i wrócił, dostał się do swojej teczki, w Stanach siedział długo i zachorował na chorobę chęci wiedzy zawartej w teczkach IPN-u. I stworzył ileś programów, na bazie których dostała te teczki. I dzięki niemu na przykład dowiedzieliśmy się, jakim był ksiądz Czajkowski. I dzięki niemu również papież się nie spotkał z Czajkowskim, ponieważ odsunięto Czajkowskiego po artykule pana Witkowskiego. No, wieloletni donosiciel po prostu, ksiądz Czajkowski. Ale w drugiej części rozmowy jest jego drugi etap badań i tam dotarł jako pierwszy w ogóle. Ta teczka była zupełnie świeżutka, nikt jej nie miał w ręku, co też niezwykłe. To teczki Zygmunta Solorza. I ile mógł, tyle powiedział w tej książce, kim jest Zygmunt Solorz. Właściwie kompletny, nikt tego chyba nie wie. Albo jest to bardzo wiedza szalenie taka odsunięta. Tak? Jest no, rozmowa z Przemkiem Górnym, wspaniałym, zupełnie wspaniałym Przemkiem. Przemek Górny to... Proszę? Nie. Przemek Górny. Przemek Górny to jest facet, który był takim antykuroniem w 1956 roku. Znaczy był wiece i był na wiecach był jeden trybun Kuroń, a trybunem drugim był Przemek Górny. To był to wolni demokraci, to wtedy się tak nazywało. To, co przeżył ten człowiek za ten swoje 5 minut chwały, no to groza. No. To po prostu więzienia, pobicia, głód, bieda, brak pracy, wszystko co chcecie. Przemek Górny. Do dzisiaj dzielny, wspomaga dzieci też bezdomne. To bardzo podobny wątek, jak za Górny. Mirek Dominczyk, który został wyrzucony z Polski za Solidarności i potem pomagał, przywożąc różne sprzęty. No i bardzo ważna rozmowa z księdzem Stanisławem Małkowskim. Moim zdaniem ona jest w ogóle absolutnie kluczowa chyba. Dla tej książki pewnie też, ale również dla takiej refleksji o tym, czym był KOR, czym byli ludzie typu Kuroń, Michnik. Lepiej tego nikt nie powiedział, mam wrażenie. Co to jest ta formacja, na czym ona polega, czym się różni od w ogóle akceptowalnych formacji. Znaczy, dlaczego nie jest akceptowana. Znakomity tekst. Jest opowieść Kornela Morawieckiego o swojej nadziei, naiwności, tym wielkim swoim takim locie heroicznym, no i takiej bezbronności współczesnej zupełnie chyba. Myślę, że tak jest. No i zamyka ten pierwszy tom rozmowę z Sławkiem Cęckiewiczem. Oczywiście jest to opowieść o Sławku, czyli jest opowieść o jego rozwoju, jak. Bo to jest to pokolenie, które zdobywało KW w Gdańsku no, już przed ogromną stołem, 88 rok. I o swoim szoku, kiedy opowiada, kiedy wpadają do KW, tam do archiwa i nagle zostaje, policja wpada i bije i wyrzuca z tych archiwów. Po czym one zostają palone. Oni chcieli je przejąć. Te archiwa KW no, nie dał rady. Decyzję o paleniu tych akt wydał Aleksander Hall wtedy. A potem tak opowiada o takim swoim, to bardzo duszające jest. W telewizji było bardzo, bo właściwie się prawie człowiek popłakał, kiedy opowiada o tym, że jak zobaczył, jak insygnia z Londynu przybyły do Polski, jak tak rzucony na stół taki, mówi on tak, mówi, że te insygnia okazały się dla młodego człowieka, kibica Lechii Gdańsk, jakoś niezwykle istotne i no właśnie. I się wzruszył. No, tak to wygląda, tym puentą jest Sławek. Te tomy chciałem, żeby jeszcze były dwa i wszystkie są znowu takie jakby w tej kolejności, w której rozmawiałem. Ostatnią rozmową, sześciotomową, wcześniej to jest taka ogromna rozmowa trzyczęściowa z Janem Olszewskim, czyli właściwie tak metaforycznie z początkiem jest Joanna i Andrzej Gwiazdowie, czyli WZZ-y i potem końcem jest tej opowieści jest Jan Olszewski. To jest niezamierzone, ale metaforyczne, bo właśnie gdzieś między tym WZZ-ami a rządem Jana Olszewskiego mieliśmy nadzieję i właśnie ją straciliśmy. Tak mi się wydaje, że w tej przestrzeni czasowej właśnie wtedy ją mieliśmy. No, to tak wygląda. Ta książka jest taka. O takich ludziach. Jakieś pytania już na zakończenie? Tak, jest to słowo. Dobrze. W związku z tym, z
tymi żołnierzami, czy wyklętymi, z moim filmem Historia Roya, to wydawnictwo, które już wydało mój podprąd, wydało kalendarz. Mi się bardzo podoba ten kalendarz, muszę Państwo zobaczyć. To jest chwała bohaterom. To kalendarz dotyczący żołnierzy Narodowości Zbrojnych. To są zbiorowe zdjęcia, grupowe zdjęcia różnych grup partyzanckich. Bardzo piękny mi się wydaje, taki chyba ważny po prostu. A zarazem tam są daty istotne dla przedstawionych ludzi na tych fotografiach, czyli daty ważne dla Narodowości Zbrojnych. Chyba taki pierwszy w ogóle kalendarz mi się wydaje w skali kraju. Proszę pana, takie mam pytanie. Tak słucham, kiedyś w Radiu Z Monika Olejnik pozbierała tam jakichś polityków i tam zdaje mi się, że z PiS-u i nie z PiS-u i właśnie o Wałęsie. No ale prawie wszyscy stwierdzali, że ikonę Solidarności mu nikt nie zabierze. Tak stwierdzali, no stwierdzali jako ikona Solidarności. Tam w ogóle ci politycy. Bo tak czasami, bo ja tam wiele się tam nie pasjonuje to polityką i tak dalej. Ja głosuję na PiS, bo i będę głosował i tak dalej, bo wiem, o co to chodzi. Inaczej, żeby Polska była Polską, nie tam Europę, jakieś tam coś małpować, jakieś sprawy tam po prostu różnego rodzaju. To jest raz. Pan tu Olszewskim też, no szkoda wielka. No ale to też był czas nie bardzo bezpieczny. Ja gdyby byłem, spotkałem się w Rzeszowie z dwoma kolegami jeszcze tam sprzed lat, po iluś tam latach. Poszliśmy sobie do hotelu Rzeszów, jeszcze hotel Rzeszów istniał do restauracji. Trzech pułkowników siedziało w restauracji. Ale jednego to bardzo dobrze znam, no bo dzieciństwo spędzaliśmy po prostu razem i tak dalej. I potem trochę młodości. Drugiego tak co nieco, trzeciego wcale. A że mnie nie zauważyli, a my sobie tam, oni sobie tam troszeczkę też wypili. To było akurat nie jak Jaruzelski był w Rzymie bodajże u papieża. Tak. Pułkownicy ci między sobą gadali tak, po co on tam pojechał, tam niech jadą ci czarni, nie on. Jaruzelski takimi ludźmi był obstawiony, który to człowiek prawdopodobnie jak minister Ciosek do spraw związków zawodowych to powiedział tak, że ten człowiek, ja nie wiem w jakim on świecie żył, ja go nie byłem blisko niego, ja nie umiem powiedzieć jaki on świat miał. Co on widział? Ja rozmawiałem z posłem, będąc radnym w urzędzie gminy jeszcze na tym przełomie. I ze ZSL-u, już nieżyjący ten poseł, był naczelnikiem gminy. No to wtedy to podnoszenie było ręki, tam budżet taki, tyle, co się... I odprawiana była polityka. To ten poseł to samo powiedział. Z niego się nic nie dowie. Nie wiadomo, co on planuje, co on marzy, co on i w jaki on to sposób. Cały beton polityczny był i tak dzisiaj poniewieramy tego, jakby to nie było, jakby tamto nie było. Ja uważam, że Olszewski, żeby był sobie tak jeszcze z rok poczekał z tym wszystkim i tak dalej, czy to ja by tak gospodarkę naprawiał, ludzie by odczuwali poprawę, bo ludzie, już młode pokolenie to nie patrzy, a co mnie to obchodzi, bo ja tak jeżdżę, tak, to w Poznaniu mam rodzinę, to w Nowym Tomyślu, to tu, to tam i tak jeżdżę. I to społeczeństwo tamto, na zachodzie głównie, bo tutaj jest pisowskie, bardzo patriotyczne i tak dalej, bo to się widzi. Ale tam na platformę nie dadzą powiedzieć słowa. A co mnie to obchodzi, jak on mi pracę daje i ten biznesmen zastrasza i tak dalej, abym ja się tam, mówię, odezwał, to mnie wywali za drzwi, co ja zrobię i gdzie ja pójdę. No bo w ręce kapitalizm jest drapieżny, jest za dużo drapieżny, tak my się dali. A przez kogo my się teraz dali? Wybraliśmy konstytucję. Nie? Ja uważam, że system prezydencki był twardej troszkę łapy, byłby lepszy jak teraz. Bo nie wiem, czy my tak do demokracji się tak w tej Polsce, które tak zróżnicowane społeczeństwo, gdzie ile? 3 miliony tych partyjnych było wychowanych takich pułkowników, który jeden miał czworo dzieci, drugi troje, co wiem, a ten trzeci to nie wiem, to wszystko na stanowiskach wykształcone. Jeszcze jednego znam takiego, no, który był tam wielkim szefem i tak dalej. To wykształcone, jak rozmawiając z nimi, a nie było jak komona. No to chyba się pan z tym zgodzi, bo ja uważam, że za dużośmy też tak samo sobie pana Kwaśniewskiego usłuchali.
Wybraliśmy konstytucję, wybraliśmy tego, no parlamentarny jakiś ten system, który, no my nie przygotowani byli do takiego systemu, ja uważam, do takiej demokracji, bo to zróżnicowane społeczeństwo ponadciągało tam z Białorusi, z Ukrainy, stąd, stamtąd, psychika jest różna, no tak, jak na przykład, bo to jest inna narodowość, jak Żyd będzie Żydem, Ukraińc będzie Ukraińcem, a Niemiec będzie Germanem, to będzie, on ma inne w psychice, my też inne. To jest normalne. I w tym społeczeństwie kozłów ofiarnych szukam. To by tak powiedzieć, ja wiem, no jakby to powiedzieć. Gdy PiS przejmie władzę, to niech może system prezydencki, może to za późno, może to i tak dalej, żeby jakiś autorytet i ktoś za to odpowiedzialny, żeby był. Dziękuję. Tak, ja się z panem w większości zgadzam rzeczy. Rozumiem pańską taką refleksję nad stanem państwa i wydarzeniami historycznymi. Z tym Olszewskim to tak do końca nie było, tyle że on nie za to, no by, może by tego to się nie stało, to co się stało z lustracją wtedy, w tym momencie. Gdyby nie to, że jednak trzeba było wycofać Armię Czerwoną z Polski, przypominam panu, i gdyby nie Olszewski, to by to dalej do dzisiaj się działa. Albo przesadzam, ale jeszcze 8 lat pewnie. I o to chodziło. To musiał, dlatego za to musiał polecieć natychmiast. Do tego się dołączył Korwin-Mikke, który zupełnie bez żadnego ułożenia się z Macierewiczem zażądał takiej ustawy. I to był ten moment trochę przypadkowy, a trochę oczywiście to było naprawdę, ścigają się z czasem, ile rząd przetrwa, kompletnie niechciany, kompletnie niemożliwy w tamtym systemie. Pan ma rację co do systemu prezydenckiego, czyli innej konstytucji. Wszystko to było przez podstawionych ludzi, czasami przez nas wybieranych, czasami nie. Ułożone tak, żeby tu żadnej przejrzystości struktury nie było. No to o to chodziło. Służby działają wtedy najlepiej, kiedy nie ma żadnej struktury wyraźnej. Ta niewyraźna struktura się pogłębiała i Platformę Obywatelską w ogóle założył służby. Po prostu. To nie jest żadna tajemnica. No. To nie jest partia, która powstała tak sobie, ludzie zebrali jak tutaj, tylko po prostu zebrali ich ludzie ze służb. No. Poprzez starego łopu, najczęściej także ze SB. No. To jest oczywiste. Co ma zrobić Kaczyński, jak wygra wybory? No niech coś zmienia. No. Im szybciej zmieni i więcej szybciej, tym będzie zaufanie do niego większe. Wszystkich nas. No. Oczywiście zgadzam się z panem. Czy ktoś chce zadać jeszcze jakieś pytanie na koniec? To już może ostatnie pytanie. Ja tutaj chciałam, z racji może, że też jestem Zalewska, więc jeżeli z Białostockiego pan pochodzi, to może razem mamy wspólne korzenie. Ale tak na koniec, przysłuchując się, chciałam poruszyć kilka kwestii. Króciutko, na przykład kwestia na początku podnoszona, wyjazd dużo młodych, zdolnych, ambitnych ludzi za granicę. Tak się składa, że jestem matką lekarza, synowa też jest lekarzem i są w Niemczech. Pojechali 10 lat temu, bo nie było szans, ale z punktu ekonomicznego. Nie mieli rodziny, nie mieli z czego utrzymać. Zwyczajnie dostawali 1600 zł w Warszawie, no nawet na mieszkanie nie było. Teraz lekarzom poprawiło się, to jest fakt. I bardzo chętnie by wrócili, tęsknią i raczej uważam, że patriotycznie są nastawieni. Ale co zniechęca do powrotu? I to jest nie tylko problem moich dzieci, ale problem środowiska, które tam spotyka się. Ja tam mieszkałam rok, pilnowałam dzieci i rozmawiałam z wieloma Polakami lekarzami z Hamburga, z Dortmundu, z Hanoweru. Przede wszystkim zniechęca fakt, że tutaj lekarze postrzegani są jako łapownicy, złodzieje i tak dalej, i tak dalej. To są ludzie ambitni najczęściej, bo pracowici i nie godzą się z tym. Ja nie mówię teraz, że fakt, że są łapówkarze czy złodzieje nie istnieje. On na pewno istnieje, ale chciałam podnieść, że to nie wynika z charakteru, że na medycynę idą złodzieje czy łapówkarze, tylko wynika z takich, a nie innych procedur. W Niemczech nikt nie bierze łapówki jako lekarz, bo nie ma okazji. Gdyby była okazja, pewnie by brał. Po prostu są tak struktury i prawnie ustawione. W inny sposób wynagradzanie jest,
że nikt nie daje łapówki, więc nikt nie bierze i nie ma agresji, tam jest szacunek. Ja mówię o jednym zawodzie, na pewno w wielu zawodach jest podobnie. Także ta część ekonomiczna, ten fakt, że lepiej zarabiają, to jest ważne, ale teraz, kiedy i w Anglii te zarobki nie są takie atrakcyjne i w Niemczech, dużo osób by wróciło, gdyby moralnie było to inaczej postawione, gdyby te prawne jakieś procedury inaczej działały. No i to jest zadanie dla kolejnego rządu, czy to będzie rząd PiS-u, czy rząd PO, czy inny. Wydaje mi się, że to jest mniej ważne. Ważne, czy ten rząd będzie myślał państwowo. A żeby Polska była, co dla mnie znaczy patriotyzm, to jest drugie podnoszone tutaj często problem. Dla mnie patriotyzm to jest takie działanie, że nasz kraj ma się coraz lepiej i w strukturach całego świata jest lepiej oceniany. Wtedy jest silniejszy, wtedy na niego nikt nie będzie czyhał, żeby zagrabić. Nie będą wyśmiewani Polacy, jak się pojawią gdzieś za granicą. Więc dla mnie patriotycznym działaniem jest, jeżeli osoba pojedzie za granicę, a nie ukradnie tego samochodu, to jest patriotyczne działanie. Że nie ukradnie. To jest patriotyczne działanie. Patriotycznym działaniem również jest, i tu podnoszę następną kwestię, czy co mówić o filmie Wałęsy. Pan mówi, nie byłem na filmie i nie pójdę. To takie, dla mnie to jest sugestia, że nie, bo nie. Chyba, że pan wie dokładnie, jak ten film wygląda. Ale ja uważam, że Wałęsa to osoba, zwykły robotnik, zaplątał się w wichrach historii, popchnięty został do jakiejś akcji, nie zdawał może do końca sprawy, w końcu ja nie chcę usprawiedliwiać, proszę, ja nie chcę usprawiedliwiać, ja chcę tylko powiedzieć, jak ja to odbieram. I w pewnym momencie ktoś go wybrał na szefa Solidarności. Bo w strukturach Solidarności był szefem. Ktoś go wybrał. Następnie ten, a nie inny Związek Solidarności zwyciężył. To poszło wszystko w świat. Świat to słyszał. Ktoś, a nie ktoś dał Nagrodę Nobla. To poszło w świat. I teraz, kiedyś byłam na Węgrzech i tak rozmawialiśmy i o, z Polski. Kogo znamy w Polsce? No i taka osoba może mało interesująca się mówi Wałęsę, Bonika i papieża. No to intelektualnie papież i Wałęsa to dwa krańcowe bieguny. No ale taką miałam odpowiedź. To jest jeden przypadek, ale taką miałam odpowiedź. Więc wydaje mi się, że co zrobić z tym filmem o Wałęsie? Ja też się nie wybieram, bo nie jestem wielbicielką Wałęsy. Ale jeżeli świat postrzega go jako nasz autorytet i jeżeli świat, chcemy, żeby świat oceniał, że to zryw Solidarności zmienił Europę Południowo-Wschodnią, a nie Niemcy rozwalając mur berliński, bo tak chcemy, to jeżeli będziemy tak postępować, to robimy krzywdę krajowi. A wydaje mi się, że rozwiązaniem rozsądnym byłoby zrobić film drugi. Film prawdziwy, taki jak ktoś inny na to patrzy, też od strony Polski. Nie dopuszczą. A jak nie dopuszczą? No to za granicą można wydać. Jeszcze jedno tylko tutaj widziałam, co jest pocieszające, że jest młody człowiek, tutaj rodzynek. No może dwoje czy trzech. Więc tak w kwestii tej, co pan podnosił, że jedni do kościoła, inni na internet. Ja pracuję w firmie informatycznej. Internet nie jest dla mnie jakiś tabu. I internet a kościół to zupełnie inne rzeczy, inne kwestie. Internet to jest narzędzie, które pozwala człowiekowi surfować i wyszukać cokolwiek. A Kościół to są wartości moralne i światopoglądowe, więc można oglądać internet mądrze. Świadomości politycznej, bo Kościół nie potrafi akurat świadomości.
Pani w kościele się nauczyła, to co na przykład podwyższenie płacy minimalnej mieć wpływ na losy kraju? Trzeba być słabym, żeby dać wpływowi to, co w internecie pisze. Trzeba umieć czytać internet. Jeżeli ktoś wyklina, przeklina mnie, to nie interesuje, więc to pomijam, nie? No, czytam inne kwestie, które mnie interesują. A w kościele złego też nie uczą. Proszę. Jeszcze zanim oddam głos... Przepraszam, ja powiem pani tylko króciutko. Żeby mógł z Wałęsą się spotkać, tak na przykład w telewizji, to bym powiedział tak. Proszę pana, panie prezydencie, przeprowadza dziennikarz wywiad z jakimś artystą, z sportowcem i mówi, podkreśla jego zasługi. To przeważnie mówią tak, a co tam panie redaktorze, to koledzy pomogli, prawda, a ten ja Wałęsa, ja ojciec narodu, pokory nie ma ten człowiek, nie ma o czym gadać, no. Pan zwykły. Zanim oddam głos panu, chciałbym jeszcze poprosić o szanowanie się. Jeśli ktoś rozmawia, ktoś pyta, ktoś jakieś swoje wnioski wysuwa, to proszę o spokój, naprawdę. Każdy ma szansę zadać pytanie. Przepraszam, pan gwiazda był swego czasu. I ja mówię, proszę pana, pan będąc z nim tak blisko, czy pan nie mógł powiedzieć, że się przede wszystkim po polsku nie umie wyrazić? I w ogóle dyrdy mały taki mój, a mój proszę pana. Wtedy, kiedy te Wałęsę na rękach noszono, gdybym miał coś takiego powiedział, to już bym prawdopodobnie z panem dzisiaj nie rozmawiał. O, wystarczy. Mimo wszystko każdy ma prawo do swojego zdania i każdy ma prawo się powiedzieć tutaj. Były możliwe zadania, pytania i proszę uszanować to, że ktoś ma mikrofon. Oddaję głos panu legentowi. Znaczy, jakby zamykając, rozumiem rozmowę, no nie bardzo się czuję, poczuwam do roli komentatora pani wypowiedzi, ale tak próbując, no to pani jest bardzo dzielnym człowiekiem. Powiedziała pani samodzielną zupełnie, myślę, wypowiedziała pani samodzielną refleksję. Oczywiście, no dość podobno takie refleksje, które słyszałem bardzo dużo przez ostatnie lata, zmierzające do tego, że istnieje jakiś patriotyzm jutra, rozumiem, że coś, co nie jest patriotyzmem, bo to już mętne. Nie buchnąć samochodu to jeszcze nie jest patriotyzm. Tak sobie myślę. Myślę sobie również, że mamy ogromne szczęście, że w tej trójcy, którą rozpoznają, nie ma Dody, wie pani. Bo to byłoby super, naprawdę. Pani też ten film nie wybiera i bardzo się cieszę. Ja ten film oceniłem przez pryzmat relacji Andrzeja Wajdy wobec Anny Walentynowicz i Andrzeja Gwiazdy i to, co robi Agata Wyborcza przez lata. I rzeczywiście to jest kompletny śmieć, no, to intelektualnie. Czasami niestety słyszę pani wypowiedzi poza bardzo dużą dzielnością taką i postawą po prostu odważną. Takie klisze, no. Te klisze słyszałem. Ale bardzo się cieszę, że mogłem panią poznać, skoro pani się nazywa Zalewska. Bardzo miło. Dobrze, czyli myślę, że jeszcze jedno zdanie, może krótkie na zakończenie. Coś pan powie? Dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo było miłe, ciekawe. Życzę szczęścia. Mam nadzieję, że jakoś do mojej książki dotrzecie. Dziękuję bardzo.